Piątek 14 grudnia w Wiśle podsumowano projekt Wiślański Brucliki i Wałaszczoki, który został dofinansowany ze środków programu Dziedzictwo Kulturowe Mistrz Tradycji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wiślańskie Centrum Kultury realizowało bezpłatny kurs szycia bruclików i wałaszczoków. Pani Zuzanno, za nami brucliki, wałaszczoki, które powstały w ramach projektu. Jak wyglądały te prace? Kto to przygotowywał? Kto to stworzył? To znaczy się Wiślańskie Centrum Kultury zaproponowało mi, żebym po prostu prowadziła takie warsztaty. No i jeżeli chodzi o wałaszczoki i brucliki, to jest nasz regionalny strój, więc pracowałyśmy nad tym no tam od kwietnia teraz do grudnia. Wałaszczoki są zrobione z takiego grubego sukna. Bo tak dawniej właśnie były, bo mężczyźni chodzili do lasa, pracowali w lesie, musieli mieć to grube. W tej chwili to się robi z takiego cienkiego. No proszę zobaczyć, jakie grube. No, teraz zrobi się z takiego cienkiego, bo to jest raczej taki do wyjścia, do pokazania, a to było do pracy. I myśmy też robili właśnie taki, bo taki zakupili. No jeżeli chodzi o brucliki, no to też jest to w tej chwili strój taki reprezentacyjny, bo dawniej nie było tych pomponów, były bez pomponów. No, bruclik to kamizelka, tak? Tak, tak, tak. U nas jest czarna, gdzieś niżej tam koło Ustronia, Cieszyna są granatowe. Piątkowe spotkanie w galeryjce Wiślańskiego Centrum Kultury było również okazją do podsumowania drugiego projektu pod nazwą Pasterski Strój Dziecięcy. To zadanie zostało sfinansowane z programu Mikroprojektów dla społeczności lokalnej Beskidzkiego Obszaru Kulturowego 2018. Projekt trwał 1,5 miesiąca, chodziło 10 pań na zajęcia. Wykonałyśmy 8 stroi. 8 dziewczęcych, 8 chłopięcych. Do chłopięcych należy koszula z czerwonym znaczkiem, bo nie byłam pewna, czy czerwony, czy czarny, ale sięgłam informacji, że młodzi chłopcy mają czerwony znaczek. A dziewczynki mają mazalonki, to znaczy spódniczki i kabotki. Ale pojawiła się też chusta, tak? Pani wspomniała? Wspomniałam o chuście, bo pani z Małej Wisły prosiła, żeby uszyć też 8 chustek na głowę, bo te stroje będą wypożyczane dla Małej Wisły. Oni mają darmowe wypożyczenie. A są dostępne też do wypożyczenia tak sobie prywatnie. Pasterski strój dziecięcy podczas spotkania podsumowującego zaprezentowano na modelach. Uczestnikom projektów podziękowano za udział w warsztatach. Wydarzenie to połączono również z wystawą świąteczną Stowarzyszenia Grupa Twórców Wiślanie. W trakcie wernisażu miało miejsce rozstrzygnięcie konkursu dla szkół i przedszkoli na najpiękniejszą choinkę. Za udział w konkursie i warsztatach podziękował także włodarz Wisły Tomasz Bujok. Po części oficjalnej przyszedł czas na oglądanie. Wystawę świąteczną Brucliki, Wałaszczoki i Strój Pasterski można oglądać w galeryjce Wiślańskiego Centrum Kultury do 15 stycznia od poniedziałku do piątku. Wstęp wolny. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz.